To dobra wiadomość dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Oddział brachyterapii Sądeckiego Szpitala czeka na przyjęcie pierwszych pacjentów. Brachyterapia to uzupełnienie radioterapii, metoda pozwalająca na maksymalne napromieniowanie guza bez uszkodzenia otaczających go tkanek. W przypadku brachyterapii mamy możliwość wprowadzenia pierwiastka promieniotwórczego bezpośrednio do guza lub w bezpośrednie jego sąsiedztwo. Tym sposobem jesteśmy w stanie podwyższyć dawkę w obszarze nowotworu, jednocześnie chroniąc otaczające tkanki. De facto w chwili obecnej jest to integralna część leczenia onkologicznego, brachyterapia. Do tej pory pacjenci musieli korzystać z ośrodków brachyterapii w różnych częściach Polski. Z tego powodu nierzadko rezygnowali z tej formy leczenia. Jeżeli chodzi o rodzaj nowotworów, przede wszystkim to są nowotwory prostaty. W chwili obecnej kojarzenie brachyterapii z teleradioterapią jest pewnego rodzaju standardem, gdzie wyniki wyleczalności czy tam długoletnich bezobjawowych przeżyć przekraczają 90%. Inną możliwością taką typową to jest wykorzystanie tej metody w leczeniu czy tam w uzupełnieniu leczenia raka piersi, nowotworów obszaru ginekologicznego, nowotworów płuc, przełyku. A jak dodaje Robert Bakalarz, kierownik oddziału onkologii, zakład brachyterapii w Sądeckim Szpitalu jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków w kraju. Dla ośrodka jest to duży splendor i jest to metoda terapeutyczna, która naprawdę poszerza spektrum możliwości. Bo tak, to trzeba było się niejako prosić o to leczenie lub z niego nawet rezygnować w ościennych ośrodkach. Teraz będzie można super uzupełniać to leczenie metodami brachyterapeutycznymi. To są te takie wisienki na torcie, czyli to, co dopiero dopełnia możliwość kompleksowego leczenia chorych, zarówno paliatywnej pomocy, jak i radykalnego leczenia. Zakład brachyterapii zacznie działać za kilka tygodni. Rocznie przyjmie około 400 pacjentów. Zakład ten jest wyposażony, czekamy na decyzję GIS-u, atomistyki i wtedy składamy ofertę do Narodowego Funduszu Oddział w Krakowie. Mamy zapewnione pieniądze na ten cel w tym roku. A koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Uzupełnieniem leczenia onkologicznego miał być Zakład Medycyny Nuklearnej. Niestety ze względu na brak specjalistów w tej dziedzinie nie ma szans na uruchomienie go w najbliższym czasie.